Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Oławie odbyło się uroczyste spotkanie, które poprowadziła wicestarosta Joanna Kruk-Gręziak oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Małgorzata Łagowska. Na uroczystość zaproszeni zostali dyrektorzy placówek oświatowych podlegających oławskiemu starostwu. Świętowanie rozpoczęto częścią artystyczną, w której wystąpił Dominik Maciążek, oławianin grający na akordeonie guzikowym. Obecnie jest studentem trzeciego roku Akademii Muzycznej, laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Następnie wicestarosta wręczyła nagrody pierwszego i drugiego stopnia przyznane przez starostę. W imieniu starosty, zarządu i rady powiatu w dniu Państwa Święta, czyli Święta Edukacji Narodowej, pragniemy Państwu podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Dzięki Wam szkoła jest coraz ciekawsza, bardziej przyjazna i otwarta. W tym szczególnym dniu życzę Państwu wytrwałości, spokojnej pracy, aby codzienne zaangażowanie i życie sprawami szkoły znalazły trwałą wdzięczność uczniów. Niech towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt. W imieniu Rady i Zarządu Powiatu życzę również, aby Państwa życie osobiste było pełne zdrowia, a każdy dzień przynosił wiele radości. Proszę wysłuchać tego krótkiego cytatu pani Denny Weiser. Nauczyciele są jak kwiaty, roztaczają swoje piękno po całym świecie. Swoim zamiłowaniem do poznawania świata zarażają swoich uczniów, którzy później niosą ową ciekawość, gdziekolwiek przechodzi im żyć. Nauczyciele ze swoimi słowami mądrości budzą tego ducha we wszystkich, w nas wszystkich i prowadzą nas po ścieżkach życia. I za to Państwu dziękujemy. Spotkanie zakończyło się przy torcie i kawie.